4 lipca na blogu ST Software pojawiło się oficjalne potwierdzenie następnego stanu do ATS-a, a będzie to stan Utah. A więc informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od ST Software. A w dzisiejszych informacjach już mamy oficjalne potwierdzenie następnego stanu do ATS-a i tak jak powiedziałem na początku tego filmu, będzie to stan Utah, czyli stan, który już od początku takich zapowiedzi, takich przecieków od ST Software, ten stan był najbardziej typowany jako następny stan do ATS-a i w sumie co? Jeśli chodzi o taki skrót, to tyle, najważniejsza informacja jest powiedziana, natomiast w dzisiejszych informacjach będzie jeszcze trochę screenów, jak widzicie, trochę tekstu i taki krótki 30-sekundowy film, który w sumie już puścimy. I tak, w sumie na tym filmie to będzie tylko taki drobny teaser tego stanu. Tutaj akurat taką fajną pszczółkę mieliśmy w kabinie. Możliwe, że ona będzie jako taki dodatek do tego stanu, który wyjdzie prawdopodobnie pod koniec tego roku, choć jeszcze oficjalnie nie wiadomo kiedy wyjdzie. Prawdopodobnie w tym roku, ale kiedy to jeszcze tego nie wiadomo. Czy przed, czy po Road to the Black Sea tego nie wiadomo. W każdym razie taki krótki filmik, który zapowiada następny stan. Podobnie w sumie było z Waszyngtonem, że tam też parosekundowy film też był. Natomiast oprócz tego filmu jest tu parę więcej informacji. No i tak, to oczywiście pominę, bo to taki wstęp. Nie mogliśmy pomyśleć o bardziej odpowiednim czasie, aby ogłosić, że Utah stanie się 7. stanem w naszej grze niż Święto Niepodległości. Jakby ktoś nie wiedział, 4 lipiec jest to Święto Narodowe Stanów Zjednoczonych, więc w sumie SCS wybrało dosyć odpowiednią datę do ogłoszenia następnego stanu do ATS-a. Ale co piszą dalej? A dlaczego teaser pszczół? Ponieważ Utah jest nazywanym stanem ULA, ponieważ UL reprezentuje ciężką pracę i przemysł. Jest również połączony z wczesnymi osadnikami Mormonów w regionie. I tak, dalej mamy informację na temat stanu Utah, że mieszka tam ponad 3 miliony mieszkańców, gdzie cały stan na 84 899 mil kwadratowych i charakteryzuje się suchym, półpustynnym i pustynnym klimatem. Wiele gór Utah gwarantuje również dużą różnorodność klimatów, tworząc bardzo specyficzną atmosferę, z którą staraliśmy się jak najlepiej odtworzyć. Przybycie do Utah złamie również kij hokejowy lub kształt litery L, bo jakby ktoś nie wiedział, w chwili obecnej mapa ATS-a wygląda jak taki kształt L, bo tam idziemy od Waszyngtonu do Nowego Meksyku i to tak wygląda jak taka L-ka. Jak ty, nasza społeczność, nazwałeś rzeczywistą mapę gry? Pozwoli to na lepszą różnorodność tras, aby między miejscami docelowymi i miejmy nadzieję przyniesie bogatszą różnorodność za kierownicą. Znajdziesz tu również nowe ładunki dostępne, ponieważ Utah jest centrum wielu różnych branż. Od teraz aż do wydania tego rozszerzenia mapy jeszcze w tym roku możesz spodziewać się kolejnych wpisów na blogu i artykułów poświęconych Utah wraz z rzutami ekranu przedstawiającymi postępy w rozwoju. Czyli przygotujcie się na to, że na moim kanale i na blogu ST Software będą pojawiały się informacje na temat tego stanu, a u mnie oczywiście znajdziecie filmy, w których będę opisywał te screeny. Bo to jest moja ulubiona rzecz i właśnie do tego sobie przejdziemy, mamy tu sporo tych screenów, więc przygotujcie się na opisywanie screenów, a łącznie ich jest 19. No i tak, na początku mamy takie pustynne widoki, jak widzicie, z takimi obiektami, które w rzeczywistości też istnieją koło tych dróg i w sumie to tyle. Idąc dalej, no tutaj będziemy mieli specyficzne wagi charakterystyczne dla danego regionu tego stanu. Tutaj akurat te tereny są takie półpustynne. W ogóle zobaczcie, jak ta waga jest fajnie oznaczona, są te też pachołki takie. Fajnie to wygląda, tu jest taka fajna cysterna, nie wiem czy ona jest akurat nowa, czy ona jest w grze. Nie wiem, ci którzy więcej grają w ATS-a niech się wypowiedzą. Idąc dalej, tu mamy akurat jakiś parking, gdzie w tle mamy naprawdę takie fajne skaliste góry. Na takich pustynnych terenach, fajnie to wygląda. No i oczywiście cały ten parking, tutaj jest akurat parking dla osobówek, ale ten parking wygląda bardzo fajnie. Idąc dalej, no tutaj mamy kolejne jakieś miejsca, z tym, że już nie są tutaj jakieś drogi ekspresowe czy autostrady. Tutaj mamy akurat jakieś landówki, które naprawdę świetnie wyglądają. Zobaczcie na tą grafikę całych dróg i to dopracowanie, fajnie to wygląda. I w te obiekty w tle, jakieś widoki tutaj, jakieś faremki czy co to jest, fajnie to wygląda. Idąc dalej, no tutaj mam akurat niespotykaną rzecz w ATS-ie, dosyć rzadką, bo ronda. W ATS-ie wiadomo, tych rond jest mało dosyć. Są jakieś, ale jest ich bardzo, bardzo mało w porównaniu do ETS-a, gdzie w
RTS-ie jest ich multum. Natomiast tutaj, jak widać, jest takie rondo, jest bardzo fajnie zrobione, bo jest dosyć fajnie szczegółowo zrobione. No i same rondo, jak się przez nie jedzie, jest fajnie też zrobione. Idąc dalej, no tutaj akurat takie typowe miejsca w jakichś miastach, miasteczkach, które mogliśmy spotykać już w innych DLC, na przykład w DLC Washington. Prawdopodobnie to miejsce SC Software odwzorowało bardzo, bardzo podobnie jak w rzeczywistości. W tle w ogóle na jednej ze ścian budynku mamy taką grafikę przedstawiającą dinozaury. Prawdopodobnie w rzeczywistości takowa też się znajduje. Idąc dalej, no tutaj mamy naprawdę też bardzo fajne widoki, bardzo ładne widoki na takie zielone tereny. Idąc dalej, co mamy tutaj? Tutaj mamy kolejne miejsca w mieście. Tutaj akurat mamy możliwe, że jakieś muzeum albo coś związanego z administracją lokalną. I w sumie to tyle. Tutaj mamy kolejne góry, kolejne jakieś zielone tereny, jakąś rzeczkę. Idąc dalej, kolejne wagi, akurat tutaj takie wagi są przy drodze lokalnej, gdzie oczywiście w tle tak samo mamy naprawdę bardzo, bardzo fajne widoki. Gdzie mamy oczywiście góry, no i tutaj jakieś chyba większą rzekę czy jezioro, nie mam pewności. Idąc dalej, tutaj jest jakieś kolejne ciekawe miejsce, możliwe, że to też coś związanego albo z administracją, albo może jakaś tu uczelnia jest, albo też jakaś biblioteka, muzeum czy coś w tym stylu. Nie wiem, w każdym razie na pewno jest to odwzorowane z rzeczywistego miejsca. Tutaj mamy akurat most nad taką rzeczką, z tego co można zobaczyć. Kolejny screen przedstawia akurat Tamę. Tutaj kolejny most się prezentuje. Aż mi się co niektóre mosty przypomniały z Nowego Meksyku, jak tam też były te pustynne tereny i tam też się jechało przez takie mosty. I tutaj akurat mamy ciekawe miejsce. Możliwe, że to jest jakiś półdzikus, chociaż pewności nie mam. Ale fajnie to wygląda. Tu mamy jakieś wagony z pociągów. Samego pociągu tu nie widzę chyba, czy jakieś ciówci. Niczego takiego nie widzę, ale fajne wagony. Fajnie to się prezentuje. I w sumie jeśli chodzi o te informacje, to tyle. Ale jeszcze dodam, że jest strona na Steamie stanu Utah, więc możecie sobie dodać do listy życzeń ten stan, aby móc go tam obserwować, czy coś w tym stylu. No i w sumie to tyle. Mogę dodać jeszcze tyle, że ta grafika koncepcyjna tego stanu, no naprawdę świetnie wygląda. W tle na blogu też ją zmieniono. Naprawdę fantastycznie wygląda ta grafika, bardzo mi się podoba. Proszę SCS, zróbcie tapetę, bo naprawdę świetnie wygląda ta grafika. Te grafiki koncepcyjne naprawdę świetnie wyglądają, a takowa tapetka by się przydała. No i w sumie to tyle, jeśli chodzi o te informacje, a więc zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia, zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!